Jesteśmy w katedrze pojazdów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej, gdzie prowadzimy badania nad zmianą pola magnetycznego opon, a konkretnie zmianę pola magnetycznego opasania tych opon. Robimy to w taki sposób, że wprawiamy oponę w ruch. Ten ruch jest dosyć powolny, obrotowy i za pomocą czujnika dokonujemy pomiaru tzw. profilu obwodowego. Następnie przesuwamy troszeczkę w dół ten cały czujnik wraz z oprzyrządowaniem i dokonujemy ponownego pomiaru. Robimy to tak 40 do 80 razy na szerokości bieżnika. Dzięki temu uzyskujemy pełny skan powierzchni magnetycznej, która, co ciekawe, jest mierzona w trzech kierunkach: zgodnym z ruchem obrotowym, promieniowym, a także poprzecznym do tych dwóch. Docelowo ma powstać urządzenie montowane bezpośrednio. Pojeździe ma ono mierzyć zmiany pola magnetycznego i na tej podstawie wyświetlać informacje dla kierowcy o tym, że powinien y, y, zmienić oponę. No oczywiście w takim urządzeniu będzie też zaprogramowany czas oraz parametry, które będą o tym mówić.